Czy homoseksualizm jest grzechem? Grzech to jest termin, który znajdujemy w Biblii i to Biblia definiuje, co jest grzechem, a co grzechem nie jest i co w związku z tym, z tego, czy jest grzechem, czy nie jest grzechem, wynika. Dlatego nie ma sensu sięgać po definicję spoza Biblii, spoza Słowa Bożego, tylko Biblia jest jedynym miejscem, gdzie możemy znaleźć wyjaśnienie, czym grzech jest. I taki właśnie jest mój zamiar, żeby na pytanie, czy homoseksualizm jest grzechem, odpowiedzieć z tego, co mamy zapisane w spisanym Słowie Bożym. Pierwsze miejsce to jest Księga Pierwsza Mojżeszowa, inaczej Księga Rodzaju, 13 rozdział, 13 werset. A posłużę się Słowem Bożym, Biblia Gdańska. Trzynasty rozdział, 13 werset. Ale ludzie w Sodomie byli źli i wielcy grzesznicy przed Panem. A mieszkańcy Sodomy byli niegodziwi i wielcy grzesznicy przed Jehową. Rodzaju 13:13. Także kolejne miejsce, też z Księgi Rodzaju. 19 rozdział, 19 rozdział, od 4 do 7 wersetu. Lecz pierwej niż oni poszli spać, oto obywatele miasta, mężowie sodomscy, obstąpili dom od małego, od młodego aż do starego, wszystek lud zewsząd. I wołali na Lota i rzekli mu, gdzie są mężowie, którzy przyszli do ciebie w nocy, wywiedź je do nas, abyśmy je poznali. Wtedy wyszedł do nich Lot ze drzwi i zamknął drzwi za sobą i rzekł, nie czyńcie proszę, bracia moi, nic złego. Oto teraz mam dwie córki, które nie poznały męża, wywiodę je teraz do was, a czyńcie z nimi, co się wam podoba. Tylko mężom tym nie czyńcie, nic nie czyńcie, bo dlatego weszli pod cień dachu mego. A oni rzekli, pójdźże tam. I mówili, ten sam przyszedł, aby tu gościem był, a miałby nas sądzić. Przetoż gorzej uczynimy tobie niż onym. I czynili gwałt wielki mężowi onemu Lotowi. I przystąpili, aby drzwi wyłamali. Zanim położyli się, mężczyźni miasta, mężczyźni z Sodomy otoczyli dom od najmłodszego do najstarszego, wszyscy ludzie z każdej dzielnicy i zawołali do Lota i rzekli mu, gdzie są ludzie, którzy przyszli do ciebie na noc, wyprowadź ich do nas, abyśmy ich poznali. I wyszedł Lot do nich, do wejścia i zamknął za sobą drzwi i rzekł, proszę was, bracia moi, nie czyńcie nic złego. Kolejne miejsce to jest kapłańska. Kapłańska Levitikus, albo inaczej trzecia Mojżeszowa, 18 rozdział. 22 werset. Z mężczyzną nie będziesz obcował jako z niewiastą. Obrzydliwością to jest. Widzimy wyraźnie. Nie będziesz obcował z mężczyzną, jak się obcuje z kobietą. Jest to obrzydliwość. Kolejne miejsce to jest list do Rzymian,
List do Rzymian, napisany przez apostoła łaski Bożej, apostoła Pawła, znającego się nie byle jak na Słowie Bożym. I pierwszy rozdział Rzymian. Przeczytam oczywiście z zrewidowanej Biblii Gdańskiej. Zrewidowana Biblia Gdańska, Rzymian, rozdział pierwszy. Najpierw 32 werset. Którzy znając prawo Boże, że czyniący to godni są śmierci, nie tylko sami to czynią, ale i pochwalają tych, którzy to czynią. I 26-27. Dlatego poddał ich Bóg namiętnościom sromotnym, bo i niewiasty ich zamieniły używanie przyrodzone na przeciwne przyrodzeniu. Podobnież i mężczyźni, porzuciwszy przyrodzone używanie niewiasty, zapalili się w swej pożądliwości jedni ku drugim, mężczyzna z mężczyzną, sromotę popełniając i należną zapłatę błędu swego na sobie ponosząc. Czyli widzimy wyraźnie, że z tego powodu Bóg wydał ich na pastwę ich podłych żądz, albowiem ich kobiety zmieniły przyrodzony użytek na przeciwny naturze, podobnie też i mężczyźni, opuszczając przyrodzony użytek kobiety, rozpalili się swej żądzy względem siebie. Mężczyźni z mężczyznami wyrządzali sobie wstyd i otrzymywali w sobie zapłatę za swój błąd, który był zdatny, którzy znając sprawiedliwy sąd Boży, że ci, którzy dopuszczają się takich rzeczy, są godni śmierci, nie tylko je praktykują, ale mają współbiesiadników tych, którzy je robią. I jeszcze oczywiście pierwszy list do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 6. Także ze zrewidowanej Biblii Gdańskiej. 6 rozdział, 9 werset. Alboż nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie mylcie się. Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściali, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani potwarcy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. I takimiście niektórzy byli, aleście omyci, aleście poświęceni, aleście usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa i przez Ducha Boga naszego. Czyli widzimy wyraźnie, czy nie wiecie, że niesprawiedliwi ludzie nie odziedziczą Królestwa Bożego? Nie błądźcie, ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani ci, którzy czynią z siebie kobietę, ani ci, którzy się z mężczyznami obnoszą, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani obelżywi, ani pazerni nie odziedziczą Królestwa Bożego. A tacy byli niektórzy z was, lecz zostaliście obmyci, lecz zostaliście uświęceni, lecz zostaliście usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa i przez Ducha Boga naszego. Nie jest konieczne, jak sądzę, dodawanie bardzo wiele w drodze komentarza do jasnego świadectwa Pism Świętych.
We wcześniejszych czasach, kiedy nawet schrystianizowany świat akceptował Słowo Boże, przynajmniej zewnętrznie w tym temacie, być może nie było nawet potrzeby zwracania szczególnej uwagi na te pisma. Obecnie jednak świat i Kościół wyznaniowy połączyły swoje siły, aby ciemność nazwać światłem i zrzucić moralne ograniczenia nałożone przez Boga w Jego Słowie. Wiele mówi się o tym, że dla niektórych osób praktykowanie w cudzysłowie miłości, w cudzysłowie miłości homoseksualnej jest czymś w cudzysłowie normalnym, albo z powodu genetycznych aberracji, albo z powodu wcześniejszego lub wczesnego uwarunkowania. Wnosi się o akceptację takich osób w Kościele i w społeczeństwie, dając im wolność wyboru w ich związkach seksualnych. Nawet jeśli prawdą jest, że w tej upadłej rasie są jednostki, które rodzą się z takimi skłonnościami, tak jak są ludzie urodzeni z innymi fizycznymi i umysłowymi anomaliami, podczas gdy takie jednostki z pewnością powinny być traktowane ze współczuciem i zrozumieniem, musimy uznać, że pobłażanie takim skłonnościom w myślach lub praktyce jest obrzydliwością dla naszego świętego Boga, jak to zostało jasno powiedziane w Piśmie Świętym, we fragmentach przytoczonych wcześniej, ale dołożę też Mateusza 5 rozdział 28 werset. Bo niektórzy mówią, że homoseksualizm dopiero jak jest praktykowany jest czymś niegodziwym, a jeśli jest tylko pielęgnowany w myślach, to nie ma problemu, ale przecież Słowo Boże mówi co do zasady, Pan Jezus powiedział, a ja wam powiadam, iż każdy, który patrzy na niewiastę, aby jej pożądał, już z nią cudzołóstwo popełnił w sercu swoim. Więc jeśli lesbijka marzy o kobiecie, to już popełniła ten grzech homoseksualizmu. Tak samo mężczyzna, jeśli jest mężczyzną o skłonnościach homoseksualnych i z pożądliwością patrzy na mężczyznę, już w sercu popełnił ten grzech. Więc to nie jest tak, jak niektórzy próbują to spłaszczać, że dopiero gdy dochodzi do fizycznego przekroczenia granic, to mamy z tym problem. Nie, problem pojawia się już wtedy, gdy z pożądliwością jeden na drugiego spojrzy. W przypadku tych, którzy mogli rozwinąć takie skłonności z powodu wczesnego uwarunkowania, należy pamiętać, że często jest to związane z przyjęciem przez matkę niebiblijnej roli w domu i zrzeczeniem się przez ojca jego należnego mu od Boga miejsca jako głowy. Niech Pan Jezus ćwiczy nas, którzy jesteśmy rodzicami w tej kwestii, bo faktycznie może tak być, że wczesne uwarunkowania wynikające z tego, że to kobieta w niektórych domach nosi spodnie, jest tą, którą wysyła się do pracy zawodowej poza domem, a mężczyzna zniewieściały wysługuje się kobiecą pracą zawodową albo jest wręcz sam bezrobotny i w ogóle pasożytuje na pracy kobiety wysyłanej na zewnątrz. No to jeśli są takie odwrócone role, to faktycznie może być tak, że będzie to wczesne uwarunkowanie. Tak jak Bóg może i to czyni, zbawić i uwolnić, obmyć i uświęcić nawet prostytutki, nawet wszetecznice, nawet złodziei, nawet osoby chciwe, nawet nadużywające alkoholu, nawet pijaków, nawet tych, z których wszyscy mogą mieć tendencję do takiego zachowania, tak też Bóg, tak On może i to czyni, obmyć i uświęcić wierzącego homoseksualistę. Da mu lub
jej, homoseksualiście lub homoseksualistce, nową naturę, aby widział rzeczy tak, jak je widzi Bóg, i da Ducha Świętego jako moc nowego życia, aby umożliwić mu lub jej chodzenie ku jego czci i chwale pośród wykrzywionego, przewrotnego pokolenia. Tak długo, jak jesteśmy w ciele, mogą być obecne wszelkiego rodzaju złe skłonności, ale mamy oceniać takie skłonności. Jak mówi apostoł Paweł, mamy postępować w duchu, a nie będziemy wtedy spełniać pożądliwości ciała. Tak jest przecież wyraźnie powiedziane w Galacjan, 5 rozdział. Galacjan, 5 rozdział, werset 6. Bo w Chrystusie Jezusie ani nieobrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, ale wiara działająca przez miłość. I także to ważne, a mówię duchem, postępujcie, a pożądliwości ciała nie wykonacie, albowiem ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie to, co chcecie, czynili, a jeśli was duch prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Jawne zaś są uczynki ciała, jak to cudzołóstwo, wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, nieprzyjaźń, swary, zazdrość, gniewy, spory, niesnaski, otrzepieństwa, nienawiść, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne, o których zapowiadam wam, jakom i przedtem zapowiadał, że którzy czynią te rzeczy, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Mając zatem to pytanie prosto postawione, czy homoseksualizm jest grzechem? I w kontekście, biorąc pod uwagę także Mateusza 5,28, odpowiedź jest jasna. Homoseksualizm jest grzechem i myśli homoseksualne są grzechem. I jeśli ktoś z pożądliwością patrzy na osobę tej samej płci, to już w sercu dopuścił się homoseksualnego aktu. Nie jest tak, że ten akt homoseksualny dopiero wtedy ma miejsce, gdy dochodzi do fizycznego zbliżenia. Lecz, jak Pan Jezus powiedział, jeśli mężczyzna z pożądliwością popatrzy na kobietę, już z nią popełnił cudzołóstwo w sercu swoim. Tak samo, jeśli ktoś homoseksualnie pędzony popatrzy, pomyśli o tych osobach tej samej płci, to popełnia homoseksualny akt w sercu swoim z pełną konsekwencją wszystkich negatywnych skutków takiego działania. Niech Bóg nas chroni przed uleganiem swoim pożądliwościom.